gaz już się nie opłaca, mimo że według Unii ma się nie opłacać dopiero 2027. Policzyliśmy ceny instalacji, policzyliśmy cenę eksploatacji, no i takie dodatkowe rzeczy jak bezpieczeństwo energetyczne, jak bezpieczeństwo użytkowania i jak wygoda użytkowania. Na początek to wygląda, że dzisiaj się ciągle opłaca, bo kilowatogodzina w gazie kosztuje 30 groszy, nie? Kilowatogodzina prądu kosztuje 71-75 groszy. Więc gaz opłaca się. No i mało tego, są dopłaty z czystego powietrza, więc gaz się ciągle opłaca. Nie! Zacznijmy od kosztów instalacji. Czyli instalujemy kocioł gazowy kondensacyjny versus instalujemy pompę ciepła. Kocioł gazowy. W najlepszym wypadku, jeżeli mamy doprowadzoną sieć gazową do ulicy, to przyłącze i tak wyniesie nas 7-10 tysięcy złotych. Kocioł gazowy z instalacją to jest około 10 tysięcy tak optymistycznie, no bo pamiętaj, że jeżeli miałeś w domu przewód kominowy, no to można go użyć, żeby w nim dopiero osadzić konstrukcję odprowadzania spalin do prowadzenia powietrza dla kotła gazowego. Cała reszta instalacji jest bardzo podobna jak dla pompy ciepła, więc się nie będziemy tym zajmować, bo to samo naczynie wzbiorcze, to same pompki obiegowe, te same bufory, więc tutaj wiesz, jest jeden do jednego. Jeżeli nie mamy gazu w ulicy, no to tak. Po pierwsze, ten koszt przyłącza wzrasta bardzo, no ale powiedzmy, że pokombinujemy tutaj mądrze i wstawiamy piec gazowy na LPG, czyli zbiornik na LPG stawiamy w ogródku. Litr to jest około 7 kWh, więc 1000 litrów to jest 7000 kWh. Kosztuje 7-8 tysięcy typowe zbiorniki 2700. No i również w tym momencie to nie jest tak, że koszt przyłącza gazowego wtedy jest zero, dlatego że również od tego zbiornika gazowego musimy wejść do kotłowni. No i to, że w ogóle musi istnieć coś takiego jak kotłownia. Pamiętajmy, że my nie liczymy tego, nie, w kosztach tej naszej instalacji, ale stary, każdy metr kwadratowy twojego domu kosztował pieniądze i to tak po uśrednieniu nawet domu budowanego systemem gospodarczym, to będzie 5 tysięcy w górę za każdy metr kwadratowy. Więc jeżeli ty budujesz dom o 4 metry kwadratowe większy po to, żeby umieścić w nim palarnię gazową z tym kominem, który również podwyższa koszt, no to są już kolejne bardzo duże wydatki. To jest kolejne 10-20 tysięcy. Teraz porównajmy koszty eksploatacyjne. Porównajmy koszty dla 10 tysięcy kWh ogrzewania. Piec gazowy na te 10 tysięcy kWh ogrzewania zużyje nam gazu za 3000 zł. Gdybyśmy chcieli grzać grzałkami elektrycznymi, to one zużyłyby nam prądu za 8000 zł. Ale dla pompy jest policzony tak zwany sezonowy COP. On się będzie różnił w zależności od tego, czy jest ciepły, czy zimny rok, ale o tym za sekundę. Ale on zazwyczaj jest policzony na poziomie 3,320, więc policzmy tylko 3, taki absolutnie minimalny, no bo Polska też jest chłodniejsza niż ten SCOP, liczy się według norm dla całej Europy. Nie da się ukryć, że za wyjątkiem Skandynawii Polska jest jednym z zimniejszych krajów Europy, więc u nas on będzie niższy. No ale on jest około 3. To w takim wypadku 80 przez 3 to nam wychodzi 26-27 groszy. Nie? Czyli ten koszt eksploatacji jest bardzo podobny. Natomiast koszt instalacji, pompa 12 tysięcy i koniec instalacji. Hydraulika jest taka sama i przy jednym, i przy drugim. Więc w tym momencie mamy 10-15 tysięcy zaoszczędzone na instalacji. Co do bezpieczeństwa energetycznego. No to tutaj jest takie przekonanie, no dobra, a jak ci prądu zabraknie? Mój drogi, jak mi prądu zabraknie, to pieca na gaz też nie odpalę. A jeżeli i tak,
muszę mieć system podtrzymania, bo piec gazowy bez energii elektrycznej nie chodzi. Jeżeli i tak muszę mieć system podtrzymania, to równie dobrze mogę nim zasilać pompę ciepła, jak będę zasilał piec gazowy. Okej, rzeczywiście do pompy ciepła potrzebuję systemu większego, czyli czy to będzie generator spalinowy, czy to będzie magazyn energii, to on musi mieć większą moc i większą pojemność, ale też większą moc. Ale a propos bezpieczeństwa, to wygląda sprawa tak, że w tej chwili według Unii prąd jest droższy 2,5 razy od gazu. Takie są zalecenia unijne. Ale od 2027 prąd ma być już droższy tylko 2 razy od gazu. Jak partia mówi, że weźmie to weźmie, więc można im wierzyć, że gaz podrożeje, dlatego że od 2027 wchodzą opłaty za emisję CO2 na opalanie budynku. I to nie ty będziesz je płacił, tylko od razu kupując gaz będziesz je płacił. Więc a propos zabezpieczenia domu na przyszłość, tutaj również zdecydowanie gaz przegrywa. Dodatkową rzeczą jest to, o czym mówi Tony Seba, że nikt w Europie się jeszcze nie spodziewa tego, jak bardzo stanieje energia elektryczna. Ze względu na nas. Ze względu na to, że Polska jest tutaj prekursorem. Ilość prosumentów w Polsce, ilość małych instalacji fotowoltaicznych rośnie tak jak nigdzie. Ale Polska jest jednak niedużym krajem w stosunku do całej Unii Europejskiej. Jeżeli za nami pójdą następne kraje, w których również zacznie się rozwijać fotowoltaika prosumencka, to popatrz, że jeżeli ona stanowi tak duży procent produkcji w kraju 40-milionowym, czy mniej niż 40-milionowym, to co to będzie, jak weźmie się za to całe kilkaset milionów Unii Europejskiej? No nie ma możliwości, żeby ta cena nie poleciała na łeb na szyję. Od 2025 na instalacje gazowe nie będzie już można dostać dopłat w Unii. Nie? Także kierunek, w którym oni chcą iść, jest zaplanowany, wyjaśniony i wszyscy wiedzą, jak ma być. Po 2030 czy 30 chyba, ta cena, ta różnica cenowa ma już być tylko 1,7. I w tym momencie ogrzewanie gazem nie sprawdza się zupełnie. Natomiast jest jeden aspekt, w którym ogrzewanie gazem bije pompę ciepła po prostu milion razy. Jaki? Ogrzewanie w mrozu. Pompa ciepła nie ma czegoś takiego jak moc grzewcza. Nie ma. To jest ściema, stary. Pompa ciepła, tą moc grzewczą, która jest podawana w kartach katalogowych, to ma przy 7, a czasami nawet podają moce, które pompa ma przy 10 stopniach na zewnątrz. To sorry, dobrze ocieplony dom, to ja zrobię kilka pompek i ogrzeję go przy 10 stopniach na zewnątrz, nie? I jeżeli pompa ciepła ma na przykład 15 kW przy 7 stopniach na zewnątrz, to przy minus 15 stopniach na zewnątrz ma już raptem 4-5, więc to samo jest jak w komentarzach tutaj ludzie opowiadają, że im wystarczy pompa 6 kW. Pompa 6 kW, która daje 6 kW przy temperaturze na zewnątrz 7 stopni, ona daje 2,5 max, mniej nawet. Ona wtedy ma COP 1,8, jakoś tak. A co to znaczy COP? Bardzo prosto. Sprawdzasz, jaką moc ma silnik w pompie. Jaką moc ma silnik w sprężarce i mnożysz to przez COP przy poszczególnych temperaturach zewnętrznych, nie? I nagle patrzysz, że przy minus 15 czy przy minus 20 tą pompę opłaca się wyłączyć. Dlatego, że rzekomo COP jest 1,8, ale te COP nie obejmuje odmrażania. I w tym momencie gaz po prostu leje to po łbie. Dlatego, że gaz czy na zewnątrz jest minus 50, czy na zewnątrz jest plus 50, to z 10-kilowatowego kotła możesz uzyskać, no dobra, będzie większy problem z powietrzem, kiedy ono będzie zasysane
bardzo gorące, bo będzie rzadkie, nie? Więc może wtedy będzie troszeczkę zmniejszona moc, tak jak w samochodach. Ale możesz uzyskać zawsze w okolicach tych 10 kW. Natomiast z pompą ciepła masz ten problem, że w mrozy będziesz dogrzewał grzałkami. Stąd ten sezonowy COP, nie liczmy, że będzie to powyżej 3, po prostu. Ale już przy 3 gaz się nie opłaca. I teraz wiesz co, każdy ma szwagra, kolegę z pracy, sąsiada, który ma gaz i który będzie ci tołkował do głowy, że gaz, tylko gaz i wyłącznie gaz. To jest tak zwana zasada zaangażowania. To jest powód, dla którego właściciele Renault, mimo że no po prostu mają strasznie ciężkie i biedne życie, namawiają innych ludzi na Renault. Dlatego, że nikt nie chce być jedynym durniem, nie? I z tego powodu ludzie, którzy mają gaz, nie zawsze ze złej woli, bo nie każdy ma taki wgląd w siebie, żeby zrozumieć, dlaczego to robi, namawiają innych na gaz. O! A jak czegoś nie zauważyłem i jest jakiś powód, dla którego ten gaz warto instalować, to ale mówię serio, to weź i mi to napisz, bo od 3 dni siedzę i nie rozumiem. Po prostu.